Dziękuję Electronic Arts za wysłanie klucza do gry. Długo już tu pracujesz? Jakiś czas, ale trudno to nazwać pracą. To by sugerowało, że mamy stałych klientów. Szkoda. To miejsce ma potencjał. Dokładnie to samo sobie wmawiam. Dokładnie to samo. To gdzie jest ten pokój? Pokój? O, będziesz nim zachwycony, młody. Skręć w prawo za barem, przejdź przez kuchnię i zejdź po schodach. Nie da się go przeoczyć. Jasne. Dzięki, Gris. A, dobra, dobra. Podziękujesz mi w ten sposób, że utniesz sobie drzemkę. Wyglądasz naprawdę fatalnie. Interes chyba średnio się tu kręci. Nie wyglądasz na jeźdźca. Co mnie zdradziło? Nie celujesz mi blasterem w twarz, nie rozlewasz drinków i nie drzesz się w niebogłosy. No i ładny droid. To BD-1. Ja jestem Cal. A wreszcie jakaś nowa twarz w mieście. Swoją drogą jestem Zeke. Miło mi. A, pogadamy później. Nie zatrzymuj się, cwaniaku. Jak chcesz. Ta scena pamięta lepsze czasy. No, i co masz do powiedzenia? Mamy jakiś problem? Przysiągłbym, że spowodowałeś właśnie na zewnątrz problem wielkości jeźdźca. Nie ja zacząłem. No, ale wygląda na to, że ty skończyłeś. Chętnie bym pogadał, ale lepiej dopiję drinka, zanim rozpędza się kolejna awantura. Co na pewno nie spełnia przepisów, nawet tych z pogranicza. Tu jest kuchnia. Piwnica musi być tutaj. Wow. Gris przeszedł samego siebie. Kobo leży dość daleko od szlaków handlowych. Gris radzi sobie z tym, co znajdzie. Gris zawsze miał dobrą rękę do roślin. Wiesz, że on z nimi rozmawia? Mój stary strój złomiarza. Czemu Gris go zatrzymał? No wiem, trochę dziwne. To Halixetzir. Ciekawe, skąd się tu wziął. Nie zaszkodziłoby odświeżyć sprzęt.
To wystarczy. Podoba ci się nowy wygląd? Wciąż gadasz przez sen, he? Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Dziwak. Włochacz. Dzięki, że mnie przyjąłeś. Wiadomo. A myślałeś, że po co trzymam tu twoje graty? Miałem nadzieję, że kiedyś zrobisz przerwę i wpadniesz. Obaj wiemy, co się dzieje, kiedy tkwię w jednym miejscu. Mówiłeś, że masz tu gdzieś zapasowy żyroskow. Mamy sporo czasu na naprawę modliszki. To o tobie chciałem pogadać. Nic mi nie jest. Muszę jak najszybciej ruszyć. A potem co? Będziesz szukał guza z Sogererą? Może. Ta. Ktoś z nas musi walczyć. Zabawne. To samo powiedziałeś, gdy się wszyscy rozstaliśmy. Tak, bo ja... Dobra, słuchaj. Wiem, że mieliście swoje powody. Ale ja nie mogę po prostu odpuścić. Muszę walczyć. I co w ten sposób osiągnąłeś? Przykro mi to mówić, ale... Wciąż tracisz ludzi, a sam mówiłeś, że Imperium z każdym dniem rośnie w siłę. Może nastała już pora, byś przestał myśleć mieczem świetlnym. Pomyśl o sobie, ustatkuj się, znajdź sobie dom. Jaki dom, Gris? Ja nie mam domu. Zakon był domem, nauczycielem, wszystkim, co straciłem. Czym jest ich poświęcenie, jeśli się poddam i schowam głowę w piasek? Los się z tobą łaskawie nie obszedł, ale czas, żebyś mnie posłuchał. Ja już dostałem od życia nauczkę. Musisz wiedzieć, kiedy spasować, gdy gra jest ustawiona. W przeciwnym razie stracisz coś, czego już nigdy nie zastąpisz. Dobrze. Chcę ci coś pokazać. To tunel przemytników. Był tu już wcześniej. Śmiało, zajrzyj. Trzymam tam sporo różnych części. Na pewno znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do naprawy modliszki. Dzięki. Doceniam to. Kal, mogę ci coś wyznać? Naprawdę miło cię znowu widzieć. Ciebie też. Gris, przemyślę twoje słowa. Ej, uważaj tam pod nogi. Poważnie, mam problem ze szkodnikami. Stare tunele przemytnicze, co? Gris zawsze chował jakieś asy w rękawie. Niezła robota. To one wystraszyły Griza?
Milutki jesteś. To ty straszyłeś Gryza? Nie gryzę, naprawdę. Dobrze już, spójrzmy. Od dawna nie były używane. Zakurzone i opuszczone. Więcej złomu, co? To w stylu Gryza. Pozbieraj czyjeś rupiecie i dodaj więcej rupieci. Chcą się otworzyć. O to chodziło? Szybciej. Lepiej to sprawdźmy. Trochę przypomina mi to tereny szkoleniowe Jedi, ale wygląda trochę inaczej. Starzej.
za miejsce? Coś przykuło twoją uwagę? To miejsce wciąż ma zasilanie. Zobaczmy, czy możemy włączyć światło. Przykro mi, że do tego doszło. Czy to wykasowanie pamięci? Nie. Rada nie wymaga takiej akcji. Więc przynajmniej będę cię pamiętać. Jestem gotowa. Jak się nazywasz, droidzie? Jestem ZNA4. Czy mogę służyć zakonowi? Z. Powiedz, jak przebyć otchłań Kobo? Nie mam takiej informacji w moich bankach pamięci. Mistrzyni Kree, jesteś świadoma, że Republika wydała rozkaz pełnej ewakuacji? Tak. Dlatego mam dla ciebie bardzo ważne zadanie, Z. Weź to. Klucz kalibracyjny? Ależ świetny model! Użyj go, by otworzyć węzeł w lesie. Zejdź pod ziemię, nie zatrzymuj się. To rozkaz Z. Nie pójdziesz ze mną? Nie. W węźle jest klucz do Tanaloru. Pospiesz się, Z. Albo przepadnie na zawsze. Niech moc będzie z tobą. Ten droid siedział tu chyba od setek lat. Nazywasz się Z? Tak, zgadza się. Skąd wiem? Nie! Jestem uwięziona! Uwięziona od... Ile minęło czasu? Jestem Kal, a to Bidi. Pomożemy ci. Miło was poznać. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc.
Nie zawodzą, Zi. Zgadza się, jestem Jedi. Ale przecież nie jesteś odziany w stosowne szaty. Ja bardziej lubię poncho. Użyj tych kul, żeby aktywować most. To pozwoli ci dosięgnąć panelu sterowania dźwigu. Chyba? Po tylu latach bezczynności trudno powiedzieć. Ten droid ma parę luźnych śrubek. Co to było? Powiedziałem... Trzymaj się, Zi. To chyba dysk danych. Uwolnię, Zi. Nie spiesz się. Tkwię tutaj zaledwie od jakiegoś czasu. Twoje imię nie widnieje w mojej bazie danych. Kiedy przeszedłeś próby? Nigdy. Zostałem pasowany na polu walki. A jakiż był powód tak rażącego naruszenia protokołu? To długa historia. Ten kabel powinien podnieść dźwig. Tak czy siak, udało ci się! Podejdź tu! Chcę ci podziękować.
twarzą w twarz. Dziękuję, Karl. Nie ma sprawy. A teraz, jeśli pozwolisz, zbyt długo czekałam. Nie teraz, weź się w garść. Mogę zerknąć? Cóż, ja muszę przyznać, że faktycznie potrzebuję naprawy. Więc i co to Tanalor? Planeta ukryta w otchłani Kobo. Jest tam świątynia Jedi. Bastion światła zakonu na galaktycznym pograniczu. Przynajmniej taką nadzieję wobec Tanaloru żywiła moja mistrzyni. To wystarczy. Tylko jak się stąd wydostać? No, mogę ci z tym pomóc. Czy to... było to... nie. A! Tak, chodźmy tędy. Za mną. Ach, teraz widzę, gdzie jesteśmy. W komnacie medytacyjnej. Mistrzyni Kree zaprojektowała je do treningu Jedi. Pamiętam to, ale nie kojarzę, do czego służy. Mistrzyni Kree miała błyskotliwy umysł. Znasz ją, Karl? Niestety nie miałem przyjemności. To nic, ale myślę, że ona by cię polubiła. Muszę się stąd wydostać. Mam wielkie szczęście, że akurat się zjawiłeś. Tak, można tu utkwić na wieczność. Planeta, którą wspominałaś. Jak ona wygląda? Tanalor? O, cóż za cudowne miejsce! Jak mam się tam dostać? Trzeba przebyć otchłań Kobo. To musi być wiedza, którą twoja mistrzyni usunęła z twoich banków pamięci. Och, musiała mieć swoje powody. Zobaw. Jestem z tobą. Pomogę ci stanąć na nogi. Może i nie jesteś stosownie odziany, ale... teraz wiem na pewno, że jesteś Jedi. Chodźmy. Za chwilę przyjdę, Karl. Nie czekaj na mnie. Ależ dziwna zabudowa. O rety! Co to jest? Jestem szpiegiem jeźdźców chaosu. Przyjaźnię się z Kalem Kestisem. Kałem ktoś tysiem? Słuchaj, kolego, już ci mówiłem, że szukasz w złej kantynie. Nie znam nikogo o nazwisku Kal Kestis. Hej, Gris. A ten Kal Kestis. Mam żyroskop. Dotarłeś. Dobrze cię widzieć. Gris Drytus, to jest Bołt Akuna. Był na Coruscant. Bez niego nie uszedłbym z życiem. O, no dobrze, miło mi cię poznać. Niestety obawiam się, że nie mam już żadnych wolnych łóżek. Chwileczkę. Znowu? Kal? Masz bardzo nieładny zwyczaj przygarniania przybłęd. Jestem Zien A4. Pokornie służę zakonowi Jedi. O, jeszcze jej nie powiedziałeś. Utknęła pod ziemią. Nie widziałem takiego modelu. Wygląda niemal jak antyk. Znalazłeś tam coś wartego kredyty? Kredyty? Ha!
Ocaliłeś mnie, ale muszę cię prosić o coś jeszcze. O, zaczyna się. Mistrzyni Santari kazała mi otworzyć węzeł w lesie, ale biorąc pod uwagę mój stan, nie mogę wykonać tego zadania. Proszę. Jeśli zawiodę, możemy na zawsze stracić klucz do Tanaloru. Momencik. Czy ty powiedziałaś Tanalor? Słyszałeś o nim? Tak, wśród poszukiwaczy krąży legenda o zaginionym świecie pełnym skarbów. Może to jednak coś więcej niż mit. Może to sprawdźmy. Ale najpierw muszę naprawić modliszkę, zanim dorwą ją jeźdźcy. Będę cię eskortował i osłaniał podczas napraw. Naprawdę jest taki twardy? Nie licząc Sir, to najlepszy ze wszystkich strzelców. Dobra, zajmiemy się modliszką. Zobaczę, co jest w lesie. Dzięki, Kal. Gdy tylko odzyskam pełną sprawność, szybko dołączę do ciebie przy węźle. Naprzód! Spokojnie, zabytku. Kiedy oni pędzą ku przygodzie, może trochę opanujesz przepustnicę. Chodź ze mną. Skalibruję cię, wyczyszczę i opowiem ci, co cię ominęło. Kal, zamknę salon, żeby jeźdźcy nam go nie zdewastowali. Skorzystaj z tylnego wyjścia. Hakowane droidy. Z takimi to nie przelewki. Nie to chciałbym usłyszeć od swojego ochroniarza, gościu. Spokojnie, jesteś w dobrych rękach. Nic ci nie będzie, Gris. Skoro tak mówisz... Dobrze widzieć, że sobie poradziłeś. To jak się potoczyły sprawy? Brawo, nie żyje. Tak czułem. Przykro mi, Kaha. Wiem, że był dla ciebie ważny. Był dobrym przyjacielem. Wszyscy byli. Będę tęsknił. Nie da się ukryć, to była załoga jedyna w swoim rodzaju. No, Gaps, brawo. Bliźniaki, zżyliśmy się. Rozumiem. Tylko pamiętaj, że nie siedzisz w tym sam. Dobrze, że cię mam, Bołd. Możesz na mnie liczyć. Dzięki za opiekę nad Grizem, gdy badam ten trop. Im więcej rąk, tym więcej zabawy, nie? Raczej kłopotów. Nie mogę się doczekać. Miej oko na Griza, dobra? Nie martw się, Kal. Rozwikłaj leśną tajemnicę, a ja zajmę się Grizem. Ty zajmij się węzłem, czymkolwiek on jest. My zadbamy o modliszkę. Jak ci się żyje na Kobo? Zostawiłeś wszystko tak, jak chciałeś? Musiałem, młody. Trzymać się z dala od Imperium, od pomiotów Haksjonu, uciec od tych wszystkich problemów. Kłopoty zawsze nas znajdują, Griz. Jeszcze tego nie wiesz? Serio? Tak jak ten stary droid, tak? Zee zwiastuje kłopoty? Kpisz sobie ze mnie? Rzuca się w oczy jak wózek na wyścigu ścigaczy. Ale wybredny nie jestem. Jeśli spotkasz jeszcze jakąś zagubioną duszyczkę po przejściach, wyślij ją do salonu. Słyszysz? Przydałaby się tu mała awantura. Śmiało. Ja muszę się skupić na rozpracowaniu twojego koleżki. Ciekawe, czy na Kobo będą jakieś legendy o mnie. Może rozpuszczę jedną czy dwie plotki. Znalazłaś jakiś przydatny złom? Mnóstwo. Jak tylko coś się zepsuje albo zjawią się jeźdźcy, wszyscy dają nogę i zostawiają swoje rzeczy. Więc Kobo jest dla nas, złomiarzy, kopalnią złota. Nie inaczej. Kobo to spora planeta. Na pewno znajdzie się ktoś, kto myśli podobnie do mnie. No! Co to za kupę śrubek tu przetargałeś? Właściwie to droid z Wielkiej Republiki. Nie obchodzi mnie to. Zmiataj, no już! Rozumiem już, czemu siedzisz sama. Poczekaj chwilę. Daj spokój, zniosę odrobinę gorszych wieści, nic nie ukrywaj. Cóż, od czego zacząć? Parę lat temu wielki kanclerz uznał, że demokracja stała się niemodna i mianował się imperatorem. Republika się rozpadła? Obawiam się, że tak. Właściwie w dzisiejszych czasach trudno wymienić jakąś planetę wolną od imperialnej władzy. Toż to katastrofa! Zabytku, wyglądasz jakby brakowało ci pary. Może przerwiemy na chwilę, byś mogła się pozbierać. Tak,
Może tak będzie najlepiej. Cześć, Zee. Wiesz coś na temat węzła w lesie? Nie mogę tego znaleźć w bankach pamięci, Cal. Ale to na pewno dzieło mistrzyni Kree. Skąd wiesz? W swoim czasie była niezrównana. Istnieli inni naukowcy i inżynierowie, prawda? Ale wszystko, co widzisz tu na Kobo, jest jej dziełem. W taki czy inny sposób. Nie teraz, Cal. Może porozmawiamy, gdy już wrócisz z tego węzła w lesie? Cal, innym razem, dobrze? Czekam na kąpiel w smarze. Jak długo znasz Bouda? Niedługo. Pracowaliśmy razem na Coruscant. W jakiej branży? Trochę tego, trochę tamtego. Rozumiem, ani słowa więcej, Cal. Wiem, kiedy mogę zaraz w coś wdepnąć. W sumie to mi przypomina o pewnym przysłowiu z Kalastaru. Jeśli staniesz tuż pod gniazdem ptaka Presta, spodziewaj się deszczu nawet na pustyni. Gdy zaczyna padać... Lepiej się schowaj. Cal, pogadamy później. Tłumaczę Zee, jak teraz wygląda galaktyka. Słuchaj, kolego, jak ci na imię? Cal. Moran, miło mi. Wydajesz się w porządku, Cal. Słuchaj, może jesteś po prostu kolejnym głupcem, który wchodzi jeźdźcom w drogę. A może coś z ciebie będzie. Ale to miejsce cię wykończy. Rozumiesz? Uciekaj, póki możesz. Zapamiętam. Potem pogadamy, co? To równie dobry moment na modyfikację, jak każdy inny. Wypróbujmy jego wyważenie. Gotowe.